Piąteczka. Szane, to jest ciężkie. Tak? O. I ostatnie. Proszę, wyciągnij sobie. Nasze. Wiesz? Mamusia musi odwiesić. Dziękuję, że mi pomogłaś. Proszę, na mnie daj kluczyki. Dziękuję ci bardzo. Możesz iść się bawić. Zasłużona kawusia już zrobiona. Wszystkie takie główne, największe obowiązki wykonane. Teraz pozostało posprzątać troszeczkę w kuchni, umyć naczynia i ugotować obiad. Być może zastanawiacie się, co to takiego? Ten worek za mną. W worku mam dwa worki. Jeden jest mniejszy i tutaj mam kilogram nasion konopi siewnej. Zakupiłam je z Allegro i podobno nie są pryskane. To są nasiona do robienia oleju i tutaj mam też nasiona rzepaku, też do tłoczenia oleju. Ja nigdy nie tłoczyłam oleju z rzepaku, ponieważ wiem, że rzepak jest ogromnie pryskany Roundupem. A tutaj wchodząc na stronę sprzedawcy przeczytałam, że rzepak nie był suszony Roundupem po zbiorach i to mnie skłoniło do tego, aby ten rzepak zakupić i spróbować wytłoczyć z niego olej. I dzisiaj przy okazji tłoczenia oleju z rzepaka zrobimy sobie domowy majonez.
prawdziwy, domowy majonez na oleju rzepakowym. Niestety nie mam dzisiaj wiejskich jajek, ale mam jakieś tam bio jajka z Biedronki, także myślę, że na tych jajkach też bez problemu nam wyjdzie. Nie wiem też, czy mam musztardę. Jeżeli nie mam, to zrobimy bez musztardy, może sobie zblenduję nasiona gorczycy i to nam zastąpi musztardę. Także będę improwizować, ja zawsze improwizuję w kuchni. Zobaczymy, co nam takiego wyjdzie. Zrobienie majonezu to zawsze było moje ogromne marzenie. Ja już kiedyś robiłam majonez wegański, jest mnóstwo przepisów, jak wykonać majonez wegański samemu w domu, który wygląda tak jak ten prawdziwy. Muszę Cię pokazać. Konradka wie, że nie żeby nie przeszkadzać mamie. I zagląda, czy skończyłam. Boziuś, a mnie teraz śmieszyło. Za mną olej nadal się tłoczy, a ja robię ten majonez z myślą też o mojej drugiej połówce, który wraca w zasadzie jutro. Jutro w nocy do domu. Wiem, że bardzo marzyło mu się zjeść taki domowy majonez, także spełnimy jedno z jego malutkich marzeń. Ja uważam, że żeby czerpać z życia szczęście i po prostu, żeby mieć uśmiech na tej twarzy, to trzeba spełniać swoje malutkie marzenia. Rzepak mamusia teraz musi wziąć, wiesz? O! Popatrz. Tak, to jest rzepak. Musisz sobie otworzyć tutaj. Poczekaj, ja Cię przesunę. O! Przekręcić musisz tutaj. Przekręć. Wyciągnij tą pokrywkę. I wrzuć, wsyp rzepak do środka. No, nie garścią. Łap tutaj, kochanie. I wsyp tyle, ile się zmieści, dobrze? No. Nie bój się. Super. Teraz trzeba zakręcić. To może nie być łatwe, bo to tak musi. O, dobra. I trzeba włączyć start tutaj. I jeszcze kolejna porcja się będzie tworzyć. A nie włączyłyśmy, czekaj. Mi się zawsze myli. Zawsze mi się myli. Dobra, start. Mamusio! O, chodź do mnie. Czy można to tak samo zjeść? Możesz troszkę spróbować. O. Może nie za dużo. Hej. I co, smaczne? Tak. Tak? Tak. Pokaż. Spróbuj. Bez smaku. Uwaga. Krysia, halo, halo, proszę położyć mnie na brzegu, bo spadnie i się zbije. Tak? Mnie nie popchnij, mama. Ale ja Cię nie popchnę, spokojnie. Zajkowałam. Uwaga tam, uwaga. Ciekawa jesteś, co to przyszło? Tak, co to? Pokaż. Co to jest? Mama? Nie. Pizza. Kołdra. Kul. Mama, to jest co to? Nowy bacen? To jest wielkie! Ale daj, to położysz na podłodze? To jest dla piesku! Patrz! Wiesz, co? Ale ja nie podejrzewałam, że to jest takie wielkie! Gdzie my to teraz położymy? O, już wiem! Mama, wiem!
trochę przesadziłam z tym rozmiarem legowiska dla piesków, bo jest taka ogromna przerwa między parapetem a stołem. No ale trudno, jakoś to będzie trzeba i może inaczej ustawić. Gdybym miała kurki, to miałyby na pewno przepyszne jedzonko, bo tyle co ja tego oleju tłoczę i mam zawsze przeróżne wytłoki, to kurki miałyby co? Pysznego i zdrowego jeść. I z trzech takich pojemniczków półlitrowych rzepaku wyszło mi... Ile tego mi oleju wyszło? Zobaczmy. 250 ml, czyli akurat na majonez. Z moich obserwacji wynika, że rzepak jest bardzo mało oleisty, tak jak na przykład gorczyca, która też jest mało oleista, czarnuszka to już całkiem. Ten ręczny. To rzeczywiście smakuje jak majonez. Jednak jest smaczny, ale nie powala. Nie będę wam ściemniać. Myślę, że gdybym użyła tutaj musztardy, byłby lepszy. Jest mocno oleisty, z tego względu, że ten olej źle się tutaj zblendował, bo mam ten blender mam już tak wiele lat, jest taki stary, więc on już jest w zasadzie do wymiany. Ciekawe, jakby to wyszło, gdybym zrobiła ten majonez w blenderze wysokoobrotowym. No w nim leży wczorajsza kaszka, więc nie chciało mi się go myć, więc dlatego go nie użyłam, tylko ten ręczny. Ogólnie tak, bardzo jest oleisty. Trochę ostry, bo dodałam dużo gorczycy. Słodycz jest ok. Od tego przecieru daktylowego. Dlatego też prawdopodobnie ten majonez jest taki ciemny. Myślę, że kolejnym razem będzie już o wiele, wiele lepiej. Gdy będę robić ten majonez, ten jest jak najbardziej zjadliwy. Majonez wymieszałam jeszcze mikserem z końcówką do robienia ciasta do naleśników. I powiem, że wygląda znośnie. Ładnie się wszystko wymieszało i olej nie jest już rozdzielony z całą resztą masy.